W trakcie weekendu legnicy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od pracownika firmy dostarczającej internet. Chodziło o e-mail z groźbą o podłożeniu bomby we wszystkich jej placówkach. Natychmiast policjanci przystąpili do czynności zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawcy. I jeszcze tego samego dnia 46-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie. A w trakcie przesłuchania 46-latek przyznał się do winy. Już wtedy miał z pewnością świadomość, że popełnił błąd, który może go sporo kosztować. Mężczyzna usłyszał zarzuty z artykułu 224a kodeksu karnego, który mówi o wywołaniu fałszywego alarmu. Za popełnione przestępstwo według kodeksu karnego grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jak tłumaczył się 46-latek? Okazało się, że jest abonentem firmy, której groził na wysłanie maila. Zdecydował się w chwili frustracji, nie był bowiem zadowolony z jakości świadczonych usług.